Dzisiaj godzina 6:30, witam was bardzo serdecznie, a my zaczynamy trochę niestandardowo z kanapy. Dotychczas okna miałem zakryte takimi biankami. Nie dość, że fajnie ograniczały światło z zewnątrz, to dodatkowo zakrywały część okna i wiecie, człowiek się czuł troszeczkę bardziej prywatnie, zwłaszcza, że tam jest dosyć ruchliwa ulica. A oprócz tego ja świecę cały czas różnymi światłami, więc powiedzmy sobie szczerze, cały czas wszystko świeciło na zewnątrz. Już jakiś czas temu zaplanowałem, że trzeba wszystko zmienić, więc po pierwsze zamontowałem rolety, które pozwalają mi zablokować całe światło. Jak teraz w pokoju chcę cokolwiek doświetlić, to nie muszę się martwić, że światło z zewnątrz zacznie mi psuć kolorystykę całego kadru. Oprócz tego folia mleczna, która pozwala mi się czuć bardziej prywatnie w pokoju, co jest dosyć fajnym plusem, no bo człowiek wiadomo, no siedzi sobie w pokoju, wymachuje rękoma i trochę głupio, jak jest widać wszystko z zewnątrz. A przy okazji jestem bardziej odizolowany od świata, a wiecie, jestem nerdem, jak to zawsze wszyscy pisali. O kurczę, on ma zasłonięte okna piankami. Jaki nerd. Więc pozostaję przy tym. I dzisiaj chcę sprawdzić, czy takie zamontowanie folii pójdzie lepiej mojej młodszej siostrze, a nie do końca mi. Że co? A no właśnie, bo jak ja docinałem te wszystkie folie, to zostawiłem pełno bąbelków, pełno powycinanych dziur na zewnątrz, no i ogólnie same problemy, ja w tym zbyt dobry nie jestem, zobaczymy, czy sobie Madzia po prostu z tym poradzi, czy też nie. Pokój pokojem, ale najdziwniejsze jest to, że ziemniak nie ma żadnej zasłony w łazience i po prostu wszystko widać, co robi. Poza tym zrobił dużo bałaganu na tych oknach i ja to zrobię lepiej, na pewno. Pierwsze, co najgorsze, to na dwa skrzydła okna mamy jeden kawałek folii, którą musimy przeciąć na pół. Do umycia szyb użyjemy pyraksa do okien, a do założenia folii pyraksa water. Pierwszym krokiem jest polanie całej szyby wodą. Musi to być jedyna prawdziwa woda, pyraks water, żadna inna. Ale się elektryzuje. Palety. Następnie kładziemy folię na szybie. Właśnie wniosłem 6 palet do siebie. Pozbywamy się bąbelków, a nadmiar folii odcinamy. Jak sami widzicie, dwie dychy, 20 minut roboty, a ja zwlekałem z tym 20 lat i myłem się bez zasłony. Widziałaś LED-a w nakrętlu? Ta-dam! Tak, piękne. I bardzo potrzebne. Genialne. Tak. Tomaszik, patrz, ty lubisz niebieski. Wow. Co sądzisz o moim LED-zie? Ambitny plan, pomysł. Dzisiaj w odcinku chcę pokazać, że są drobne rzeczy, które się często za nami ciągną. Niewiele czasu należy poświęcić, żeby je wykonać, a są w stanie naprawdę usprawnić nasze życie. Na przykład te zasłony, czy tam rolety. W tym momencie, nieważne jaka jest godzina na zewnątrz, zawsze będę mieć stałe światło, na jakim mi najbardziej zależy. Oprócz tego te rolety i folie leżały u mnie już od dłuższego czasu. Podobnie jak wiele różnego rodzaju gadżetów. Na przykład ten gadżet to jest słuchawko, mikrofon, taki zestaw słuchawkowy, lekko hipsterski. Jesteśmy na ulicy i mówimy, halo? Jest nawet guzik, żeby go wyłączyć. Drobejs? Tak mi się przypomniało, przez ostatnie dni siedziałem cały czas na telefonie, pisałem cały czas maile, siedziałem nad swoją pracą i mam już absolutnie dość. Myślę o tym, żeby sobie wyjechać na weekend, chwilę odpocząć w innym miejscu, więc jakby się okazało, żeby nie było pewnego dnia vloga, to pomyślcie w ten sposób. Zgubiłem się gdzieś i póki co się jeszcze nie odnalazłem. A jakby był vlog, to dowiecie się z vloga, co się działo. Dwa. Mój sen mnie dobija. Dzisiaj to samo, jest 20 w tym momencie, a ja absolutnie usypiam. Staram się dotrzymać chociaż chwilę dłużej, żeby nie wstawać znowu o 3:30 czy o 4:00, tylko wstać o normalnej godzinie. Oraz mam nadzieję, że jak skończę swoją robotę, to będę mieć znowu chwilę wolnego, żeby móc zrobić więcej rzeczy związanych z YouTube'em. Problem z tym, że dostałem raka i... Nie no, spoko, że chcesz poprawić posta, nie? Mamy taką śmieszną konwersację adminów i często się porozumiewamy filmikami. Teraz ich zaskoczę. Telefon do adminów. Słuchajcie, akcja jest taka. Zbanujcie ich wszystkich. Po prostu. Jakość tego czegoś, tej słuchawki jest beznadziejna. To można wykorzystać tylko do filmiku, bo tak naprawdę do komunikacji się zupełnie nie nadaje. Zbanujcie ich wszystkich. Oprócz tego zrobiłem pranie, posprzątałem u siebie trochę w pokoju, tutaj poogarniałem część rzeczy, znowu powyrzucałem, spędziłem chwilę czasu z siostrą, skończyłem dużą część swojej pracy i ten dzień można by było zaliczyć do pozytywnych dni. O, jeszcze wniosłem wszystkie palety, teraz mnie czeka ich pomalowanie lakierem, skręcenie, poukładanie. Najważniejsze jeszcze dla mnie będzie się przestawić na normalny tryb spania, bo w tym momencie absolutnie czuję się jak
prześcieradło wyciągnięte z żołądka krowy. Czyli taki wymemłany ziemniak, który już w ogóle nie przypomina ziemniaka, tylko taką bezkształtną papkę. Tymczasem piątek, piąteczek, piątunio, więc życzę Wam, mam nadzieję, udanej dzisiaj imprezy albo po prostu odpoczynku przy ulubionym filmie, serialu czy przy czymkolwiek innym. A jeżeli brakuje Wam prywatności, to zawsze możecie zamontować rolety albo półprzeźroczyste folie do okien. I stąd też widzicie, dlaczego twórcy podejmują bardzo często współpracę z różnymi markami. Ten tydzień był dla mnie absolutnie masakrycznie beznadziejny pod względem czasu. Po pierwsze ze względu na przestawianie się, po drugie ze względu na dużą ilość godzin, które musiałem poświęcić po prostu na pracę. Ja nie mam regulowanych godzin, nie mam ich jakoś normowanych, często mam tak, że mam duży nawał. Jak nie robiłem tych vlogów, to wtedy nie wyrzucałem żadnego materiału, tylko siedziałem nad swoją pracą. Do tworzenia filmików potrzeba dużo takiej pracy kreatywnej, żeby to było ciekawe, żeby się to trzymało jakoś w całości i to jakoś tam człowieka męczy, a jak już organizm jest mocno obciążony innymi rzeczami, nad którymi musi myśleć, to ciężko jest to razem połączyć. I teraz dlaczego twórcy podejmują współpracę z markami? Jaka jest różnica pomiędzy YouTube'em polskim a YouTube'em zagranicznym? W Polsce, żeby utrzymać się z AdSense'a, czyli z reklam, jakie są puszczane na filmiku, no jest ciężko. Jesteśmy w kraju, który ma jeden z najniższych progów tych płatnych, dlatego że mając nie wiadomo ile wyświetleń i tak z tego rzeczywiście plusów jakichś tam pieniężnych jest bardzo mało. A za coś trzeba żyć, za coś trzeba płacić rachunki, za coś trzeba kupować różne sprzęty, jak się zepsują, albo jakieś nowe. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na YouTube zagraniczny, to tam mając nawet kilkaset tysięcy wyświetleń na miesiąc, ludzie są w stanie się utrzymać, bo stawka reklamowa jest znacznie, znacznie wyższa. Ale o tym mówiłem m.in. w materiale z Boxdelem albo z Jackiem Gadowskim, gdzie mieliśmy taki podcast, takie nasze wspólne rozmowy i pokazywaliśmy, jak to wygląda w Polsce, jak to wygląda w innych krajach. Teraz zobaczcie, jaka jest różnica. Za granicą rzadko kiedy twórcy podejmują współpracę z markami, bo tam stawki reklamowe są wysokie, reklamy są kosztowne dla reklamodawcy, żeby puszczać je na przykład przed filmikiem, czy w trakcie filmiku, czy w formie takich małych tutaj plakietek, jakie się pojawiają. W Polsce natomiast wygląda sprawa inaczej. Te wszystkie reklamy, które się na przykład na dole wyświetlają w formie małej plakietki, albo te takie duże, co jest nałożone wideo, plus jeszcze dużo osób z adblockiem, one są dosyć tanie, bo reklamodawcy nie wierzą w ich skuteczność. Więc tutaj te budżety reklamowe bardzo często idą w stronę twórców, żeby twórca zareklamował dany produkt, o którym będzie mówić. Na przykład, o zobaczcie, to jest karta SanDiska, bardzo fajna karta. Dostałem ją gratis do aparatu, jak kupowałem. Działa, ale żeby podejmować takie współprace, trzeba naprawdę osiągnąć pewien pułap i nigdy nie jesteśmy pewni, czy będziemy się długo utrzymywać na danym pułapie, czy w końcu wlecimy w dół i nie będziemy do końca wiedzieli, co ze sobą zrobić. Tutaj Ator fajnie na ten temat opowiadał, bo on mówił, że no jakby się YouTube miał kończyć, to jeszcze bym zdążył znaleźć jakąś pracę w jakiejś kancelarii, jeszcze byłoby mi prościej, bo byłbym jeszcze jakąś gwiazdeczką, może bym prędzej klientów do siebie ściągnął, więc dla mojego pracodawcy byłoby to opłacalne. Dużo osób zakłada swój kanał na YouTubie, żeby zacząć zbijać nie wiadomo jak duże kokosy i żeby zacząć żyć jak król, żeby wszyscy tą osobę wielbili. Rzeczywistość jest trochę inna, bo tutaj znowu Maciek z dupy, wydaje mi się, opowiadał o tym, że praktycznie bardzo drobna ilość spośród naprawdę wielu twórców jest w stanie się tylko i wyłącznie utrzymywać z YouTube'a i żyć godnie. I teraz tutaj możemy się kłócić na temat tego, jak można żyć godnie. Ja będąc w podstawówce myślałem sobie o rany. Będę zarabiać kiedyś 2,5 tysiąca, to będą to masakrycznie wielkie pieniądze. Będę w stanie mógł zrobić absolutnie wszystko, kupić sobie każdą konsolę do gier i będzie mi po prostu wspaniale. Dzisiaj rzeczywistość weryfikuje to trochę inaczej i 2,5 tysiąca zarobku, mówię tutaj netto po odprowadzeniu podatku, to są takie zarobki, które okej, dla młodej osoby są wystarczające, ale w momencie, kiedy się zaczyna rodzina, kiedy już się z kimś wchodzi w relacje, dodatkowo planuje się rozwój tej rodziny, czyli mamy na przykład dzieci, no to te dzieci też potrzebują jedzenia, potrzebują książek, ubranek, innych tam takich głupot, więc zauważamy, że takiej ilości pieniędzy, no taka ilość pieniędzy po prostu nie wystarczy. Ja, żeby ze swojej internetowej działalności zarabiać właśnie tyle, to jeszcze mi trochę brakuje, a oprócz tego nigdy nie jestem pewien, kiedy się w końcu wypalę, kiedy mi się straszliwie już nie będzie chciało nic robić, kiedy mnie wy nie będziecie chcieli słuchać, no bo takie są realia. Być może będę mieć oglądnięcia po 10 tysięcy na filmik i będę mieć 10, 30 filmików
miesięcznie, czyli będę mieć 300 tysięcy wyświetleń około, czyli to będzie, tak czy siak, nie będą to ilości, które mi pozwolą się utrzymać. No chyba, że kiedyś mi się uda dojść do szczytu, wtedy twórcy liczą pieniądze w trochę innych kategoriach. W dzisiejszych czasach polski YouTube w dużym stopniu wygląda na zasadzie: idziesz do restauracji, pytasz się, jakie jest specjalne menu na dzisiaj, co kelner poleca. Kelner mówi: mogę przygotować panu G i to na miejscu. Klient mówi: wow, czyli widz, świetnie, biorę to G, nawet podwójne. No i kelner serwuje mu to G i ten klient, widz, się cieszy. Ja zastanawiam się, mnie to straszliwie boli, jak niektóre filmiki pojawiają się, które są robione totalnie bez absolutnie żadnej pasji, gdzie nie chcę wzbudzać żadnych dram, ale zacząłem trochę więcej przeglądać różnych innych dużych kanałów i jak ja czasami widzę wprost robioną reklamę, nie chcę już tutaj mówić na przykład książki, że ktoś chce skończyć z YouTube'em, ja też powinienem zacząć robić clickbaity, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie powinienem przekazywać żadnych merytorycznych treści od siebie, nie powinienem pokazywać niczego na swoim przykładzie, tylko powinienem zacząć łapać jak najwięcej wyświetleń, tylko i wyłącznie. Dlaczego ja się w ogóle staram, składam materiały, podkładam muzykę, układam światło, kadr, jak mógłbym zrobić prostą kompilację typu spróbuj się nie zaśmiać i mógłbym dzięki temu osiągać swoje kolejne stopnie kariery. Mimo zmęczenia i wielu niespełnionych obietnic z mojej strony do was, filmów, które nie zrobiłem, staram się kolejne, drobne swoje stopnie realizować. I to jest element pasji. Element, której w żadnej karierze takiej twórczej nie powinno zabraknąć, więc jak będziecie chcieli kiedykolwiek coś tworzyć z YouTube'em, to podejdźcie do tego w ten sposób. YouTube to nie jest platforma, gdzie pyk i bum. YouTube to jest miejsce, gdzie możesz wyrazić siebie, gdzie możesz przedstawić swoje przemyślenia i niczym nie jesteś ograniczany. Nie masz nikogo nad sobą, kto ci powie: o kurczę, nie rób tego, zrób to i tamto. Jesteś ty i to jest najpiękniejsze. To jest taki powoli stający się drobny zawód. YouTube się zaczyna profesjonalizować, coraz więcej osób zaczyna korzystać z coraz lepszych sprzętów. Tylko właśnie z tym jest jeszcze mały, drobny problem, że te poziomy na YouTubie nie są na tyle wyrównane, żeby właśnie z reklam, z wyświetleń młodsi, mniejsi twórcy mogli pozwolić sobie na lepszy sprzęt. Ja od razu odpowiadam, ja na swój sprzęt zapracowałem i mój sprzęt zapracował na siebie, bo wcześniej robiłem dużo zleceń takich wideo, gdzie klient chciał wideo, ja klientowi go nagrywałem, składałem, puszczałem, to była zwykła moja praca, albo jeden z elementów mojej pracy, bo staram się zajmować wieloma rzeczami, bo wiecie, dywersyfikacja źródeł dochodów jest tam elementem sukcesu i zawsze to jest zabezpieczenie, jak coś nie wyjdzie i mam nadzieję, że rozumiecie. Koniec narzekania. Ja jedynie mogę na koniec powiedzieć, że jesteście wspaniałą społecznością. Patrząc się po komentarzach, patrząc się po ocenach, bo to też jest mi pomocne w algorytmie, to dodatkowo, jak ostatnio powiedziałem, żebyście powiedzieli ziemniakowi: ziemniak, ogarnij się. Tak przejrzałem komentarze, to dużo było komentarzy na ten temat. Więc ja nie zamierzam się poddawać, zamierzam iść dalej, zamierzam tworzyć kolejne materiały, a ten weekend wydaje mi się, że będzie weekendem, gdzie sobie w końcu chwilę odpocznę. Bo odpoczynek w życiu też jest ważny. Więc ja was z tymi swoimi przemyśleniami bardzo chaotycznymi na dzień dzisiejszy zostawiam. Mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu. A tymczasem żegnam się z wami. Życzę wam miłego wieczoru i mam nadzieję, że już niebawem zobaczymy się w kolejnym odcinku. Miłego dnia!